kochani, z tej strony Sylwia Lipka i witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym dniu, w kolejnym self-vlogu. Jest godzina 12:30 i dzisiaj zaczynamy kolejny turnus, ostatni turnus Youngsters Camp. Obozowicze już powinni być na miejscu, ja jeszcze chwilę im dam, żeby się rozpakowali, żeby się przyzwyczaili i poznali trochę i pojadę się do nich przywitać. Dzisiaj spędzamy cały wieczór razem, będzie ognisko, zresztą sami zobaczycie. Jest już trochę później, bo godzina 16:56 i za sekundkę jedziemy do ośrodka obozowiczów, to jest bardzo cudowne. Siema. Przyjechałam na kamp, popatrzcie jak pięknie grają w siatkówkę, to moja zasługa, przyznam się. To jest kierownik obozu, proszę Państwa. To było wyzwanie. A zareklamujesz mój kanał? Obozowicze teraz mają spotkanie ze swoimi wychowawcami, podczas których... No nie wiesz. Trzecia próba, kochani, trzecia próba. Wstawię wszystkie. Łącznie z Twoim językiem, Rafał. Gdzie dowiadują się, co mogą robić? Oglądać film, nie wiem, który, chyba Randka z Gwiazdą albo Zwierzogród. Mam tutaj swoją ekipę. Jak coś, to ostrzegałam, że spoileruję i sami chcieli tutaj usiąść. Jest godzina 22, oglądaliśmy 17 Again jednak, więc nie znałam tak dobrze tekstu tego filmu, więc je spoilerowałam jednak. Oglądałam już ten film kilka razy, bo się zagadłam. Myślę, że oglądałam. Fajnie było, jutro z samego rana jedziemy do Energylandii, więc czeka mnie wczesna pobudka, więc chyba zaraz pójdę spać, tylko zmyję to smutno twarz. I szczerze mówiąc, aż trochę mi się smutno robi, że to już jest ostatni turnus i nie wrócę tutaj za tydzień. Cześć kochani, jest kolejny dzień, jeśli chodzi o dzień miesiąca, to 25, a godzina 8 rana. Dzisiaj jedziemy do Energylandii, jest trochę zimno na dworze, ale podobno w zatorze, czyli tam, gdzie jest Energylandia. Jest nieco cieplej. Mam taką nadzieję, bo nie chciałabym znowu mieć różowego vloga. Proszę bardzo. Przygotowana na deszcz. Pojechaliśmy do Energylandii i jestem bardzo ciekawa, jak będzie dzisiaj. Ale widzę, że na szczęście nie pada za oknem. Idziemy na formuł! Na formuł! Na formuł! Już nam się powoli kończy czas w Energylandii. Wiem, że w ogóle mało nagrywałam, ale to już jest mój trzeci raz w Energylandii, więc wy po raz trzeci ją oglądacie tutaj na moim vlogu, więc nie wiem, czy to jest dla was wciąż atrakcyjne. W każdym razie tak, dzisiaj była lepsza pogoda niż ostatnio. Wychodzimy już z Energylandii, było spoko. Wszyscy byli bardzo grzeczni, bardzo ładnie się bawili, więc jestem bardzo zadowolona z naszych obozowiczów. To super, a tutaj już się grzecznie ustawiają do autokaru. Nice! Jedziemy teraz. Dawaj, Sylwia! Cały czas zapominam vlogować. Zapomniałam wam powiedzieć, że już wróciłam do hotelu. Teraz jest godzina już 19. My wróciliśmy jakieś 2 godziny temu. Mamy dzisiaj dyskotekę. Miało być ognisko, ale pogoda na tym pozwala niestety. Po korytarzu nie biegniemy, tylko sprawnie wychodzimy, żeby się nie stratować wzajemnie. Brawo, to wszystko. Dziękuję. Mieli próbę przeciwpożarową i wszyscy przeżyli. Kolejnej. I coś ci się ze sznurówkami stało. Nie, ty, ale tak to się nie nosi tego przecież. A co ty zrobiłaś? Taka moda. Jest godzina 20. Za chwilę ta cała sala się pełni w naszych obozowiczach, którzy będą się bawić na dyskotece. Cześć, wróciłam właśnie z hotelu. Jest godzina 22:12. Nie z hotelu, tylko ze środku obozowiczów. I postanowiłam spontanicznie, że zrobię live'a na Musical.ly, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to tam zaoferujcie. Właśnie dzwoneczek, coś takiego? Dobra. I teraz będę rozdawać BFF-y. O, to jest plan, to brzmi jak plan. Hej kochani, jest 9 rano, zaczynamy kolejny. Dla mnie ostatni dzień podczas Youngsters Camp. Przepraszam, jeszcze się mam wstąpić 15 minut temu. Ale szybko się urobiłam, co? Bo jestem cała gotowa. Niezłe jest.
podpisane moje nazwisko. Teraz jest sesja, ja już mam swoją grupę ze sobą. Teraz stoi kolejka do Bartka, patrzcie. A kolejna grupa mają Youngsters Jadę. Nasze obozowe zawody. Teraz wróciłam do hotelu, żeby się spakować, bo nie zrobiłam tego wcześniej. Więc teraz muszę to szybciutko, naprawdę szybciutko zrobić. Zabrać wszystkie rzeczy. Zawsze to jest dla mnie ogromny problem, bo ja zawsze zapominam coś zabrać z hotelu. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Mam dwie walizki, więc jest plus, bo się na pewno zmieszczę. Jestem właśnie pod drzwiami pokoju 77. Chodzę po pokojach, jak zauważyliście. Patrzcie, to cały drzwi są niemal dedykowane mi. Patrzcie. I Kaś. Tak swoją drogą, to dzisiaj przez cały dzień Burzowicze mają warsztaty wokalne. I właśnie teraz one też trwają i idę ich nagrać. No i to na tyle z Youngsters Campa. To koniec obozów na ten rok. Zobaczymy się pewnie na zimowych turnusach, więc śledźcie, żebyście sami mogli przeżyć to, co przeżywają nasi uczestnicy. Jest wspaniale, jest naprawdę wspaniale. Dziękuję wszystkim czterem turnusom, które się pojawiły tutaj na Youngsters Campie. Buziaki kochani, kocham was mocno, jesteście super. Do zobaczenia.